Góralska muzyka u jednych budzi negatywne emocje, ale zdaje się, że zdecydowanie więcej osób po prostu zwyczajnie doskonale się przy niej bawi. Przykładem tego zespół Zbóje, którego koncerty zawsze gromadzą sporą grupę publiczności. Góralska ekipa Piotra Topora, jak mówi jej lider, po prostu od najmłodszych lat była skazana na muzykowanie. Jak to się zaczęło? Zaczęło się w sumie to muzykowanie nie od rodziny, ani od kuzynów. Zaczęło się to od takiego sąsiada, teraz który już mieszka obecnie za granicą w Stanach. Takie było fajne ognisko, tutaj sąsiedzi się pozbierali. No i tak, że się zachwyciłem tym, zauroczyłem się w sumie tym graniem tego sąsiada na akordeonie. To był taki pan Władek. No i tak się go zapytałem, czy mógłbym do niego przyjść, czy jakąś tam, żeby coś pokazał na tym akordeonie, jak się gra, jak się to, o co to w tym wszystkim chodzi, nie? Bo mówi, tam był taki strasznie fajny, pozytywny człowiek, wesoły. Mówi, Piotrek, zapraszam, przyjedź. Jutro jestem w domu, przychodź, nie? No to poszedłem do Władka, zacząłem coś tam grać. No to no, kurczę, będziesz grał. Trenuj, ćwicz, nie? I tak to się od niego zaczęło. Później kupiliśmy keyboard. On też na keyboardzie potrafił grać. No i tak przez kilka tam spotykania się, przez 2 lata do niego chodziłem na jakieś tam nauki. Potem zaczęliśmy z kolegą grać w takim duecie. Pierwsze graliśmy i ugrałem na keyboardach, zaczęliśmy się, no bo chcieliśmy mieć zespół, ale było ciężko tak osoby, no byliśmy młodzi, nie było wtedy bez prawa jazdy, mieliśmy po 13, po 14 lat, wtedy nie było takich możliwości dużych jak teraz, nie, że telefony, Skype'y, z kimś, kto się skontaktuje z całym światem, raczej kto tu wkoło z sąsiadów, czy z kolegów tam z innej wsi grał, no to by się jakoś to dogadywali, takie się zaczęły powstawać próby jakieś tam, no i tak się, pierwsze graliśmy 2 osoby, później zacząłem już pracować w Zakopanem, jakąś tam pracę i zacząłem pracować u swojego kuzyna, który właśnie też gra. I wtedy miałem tak więcej do czynienia z już takim typowym folklorem, skrzypce wtedy. To i też mnie on wciągnął, też oni grali, grał w Zakopanem w hotelu. Zabrał mnie parę razy na to granie, spodobało mi się, no i zacząłem ćwiczyć po góralsku już na skrzypcach później. No i tak to się fajnie połączyło. Potrafiliśmy grać na keyboardzie, tu skrzypce doszły, dobraliśmy skrzypka, po te perkusiste, basiste i tak pomalutku się ten zespół jakoś tworzył. No i na chwilę obecną jest zespół, gramy, jeździmy. Jeśli ktoś z naszych widzów dobrze bawi się przy muzyce zespołu Zbóje, tego zapraszamy już 20 sierpnia do gminy Poczesna, gdzie o godzinie 20:30 na scenie pojawi się Piotr Topór i jego przyjaciele. Kochani, słuchajcie, 20 sierpnia nie ma innej możliwości. Musicie być z nami, z zespołem Zbóje Poczesnej. Słuchajcie, to ja my gadali. Będzie na wesoło, będzie i kabaretowo, ale i będzie bardzo, bardzo skocznie, bo będą Zbóje z podstawowych teatr. Także, kochani, wszystkich gorąco pytam do Poczesnej. 20 sierpień, pamiętajcie. Bardzo ważna data jeszcze w te wakacje. My natomiast zapraszamy na rozmowę z Piotrem Toporem już we wtorek 16 sierpnia. Wywiad będzie można również zobaczyć na stronie internetowej tvorion.pl.